Największe zagadki świata? Gdzie to jest? Jakie największe? A! Są! Dobra, no dobra, no dobra, proszę bardzo, dla widza. Spartiatic! Yeah, Nie, my oglądamy te. Najnowsze to zdążymy. To oglądamy. Ok! Dziesięć. Patomski krater. Jest to krater położony na tajdze, którego pochodzenie jest nieznane. Jedno jest pewne. Jego wiek nie przekracza 250... To wygląda jak z Dragon Balla, widzowie. Ta kula, co Son Goku w niej spadł. Serio. Tak może być nawet. Położony na tajdze, którego pochodzenie jest nieznane. Jedno jest pewne. Jego wiek nie przekracza 250 lat i nie ma na całej kuli ziemskiej żadnego podobnego krateru do tego. Odwala. Pod kraterem odkryto w ostatnich latach przestrzenny obiekt w formie elipsoidy. Jego wierzchołek znajduje się na głębokości około 100 metrów. Jego wysokość wynosi około 650 metrów. Proszę cię. Zagłębiony pod kraterem obiekt wykonany został z metalu, przy czym jego właściwości różnią się od wszystkich nam znanych materiałów. Niektórzy spekulują, że krater jest pozostałością po katastrofie statku UFO. 9. Co? Z metalu, przy czym jego właściwości różnią się od wszystkich nam znanych materiałów. Niektórzy spekulują, że krater jest pozostałością po katastrofie statku UFO. Jak on tam stał? 9. Czerwony deszcz w Kerali. Jest to niewyjaśnione dotąd zjawisko, które trwało z przerwami od 25 lipca do 23 września 2001 roku w tak indyjskim długo? Stanie Kerala. Deszcz padający tam w tamtym czasie miał czerwono-brązową barwę oraz zawierał tajemnicze komórki. Według... Ale co oni się dziwią, jak masz w tych Indiach ten Ganges, co do niego srają, a potem to piją? I co się dziwić, że potem jak są takie dziwne rzeczy tam, to potem się takie rzeczy jak czerwony deszcz zdarzają? Przecież to jest... Wiesz, o co mi chodzi. No, chore. Według relacji mieszkańców stanu rankiem 25 lipca 2001 roku, czyli w dniu, kiedy po raz pierwszy odnotowano opady niecodziennego deszczu, dało się słyszeć grzmot, który niektórzy interpretują tak, jako upadek meteorytu. Która to jest? W 2010 roku opublikowano artykuł, w którym to opisano najnowsze odkrycie. Komórki z Kerali zaczynają rozmnażać się w temperaturze 120 Nowy stopni wirus. Celsjusza, A, której nie przetrwałyby żadne inne organizmy. Oznacza to, że takie właśnie warunki są dla nich najbardziej sprzyjające. Jak dotąd nie udało się ustalić, czym są ani skąd pochodzą tajemnicze organizmy znalezione w kroplach czerwonego deszczu. Wiele poszlak tak, wskazuje na ich pozaziemskie pochodzenie. 8. Abydos. Jest to starożytne miasto w Górnym Egipcie, w którym odkryto niecodzienne hieroglify pochodzące z ponad 3000 lat przed naszą erą. Można na nich dostrzec coś, co przypomina dzisiejszy helikopter, czołg lub nawet łódź podwodną. Nikt nie wie do końca, jak powstały te hieroglify. A co jeżeli po prostu ktoś się tam wpieprzył, zrobił te hieroglify se dla jaj w dzisiejszych czasach? I teraz naukowcy i tam archeolodzy i tak dalej zastanawiają się, co to. Hieroglify. Niektórzy spekulują, że rysunki przedstawiają osiągnięcia techniczne, jakimi dysponował Ozyrys, który nie miał być bogiem, ale przedstawicielem op... Ozyrys miał czołgi, miał helikoptery, a ostatecznie lizał dupę Rzymowi. I co? To Rzym w takim razie miał chyba broń laserową, widzowie, ale upadł dlatego, bo skończyły się po prostu baterie do broni laserowej i wtedy wpieprzyli się wikingowie jacyś i ich po prostu zaorali, czy tam barbarzyńcy. Taka jest historia prawdziwa, tego się nie dowiesz z gównych wiadomości, tego się dowiesz tylko tutaj. Tutaj zaraz wyświetli się konto, na które możesz przelać, żebym nie upadł, bo... Wiesz, o co chodzi? Główność te są zasilane z podatków, ja nie, tylko dzięki widzom. Tu możesz przelać i dalej będę dostarczał informacje.
jakimi dysponował Ozyrys, który nie miał być bogiem, ale przedstawicielem obcej cywilizacji. 7. D.B. Cooper. To bohater jedynej nierozwiązanej zagadki związanej z porwaniem samolotu pasażerskiego w historii lotnictwa. Mężczyzna 4 listopada 1971 roku porwał w USA Boeinga 727 z 42 osobami na pokładzie, lecącego z Portland do Seattle. I po otrzymaniu 200 tysięcy dolarów okupu wyskoczył z niego ze spadochronem nad południowymi górami kaskadowymi. Ale jak dali mu te 200 tysięcy, jak leciał samolotem? Ktoś podleciał samolotem i przeskoczył do niego? Mężczyzny nigdy nie dało się ująć. Sprawa Coopera wprawia w zakłopotanie służby rządowe oraz prywatnych detektywów od dziesięcioleci. Wszelkie nowe informacje w sprawie zawsze prowadziły w ślepy zaułek. W marcu 2008 roku pojawiła się szansa na przełom, gdy dzieci odnalazły spadochron na obszarze, gdzie Cooper prawdopodobnie wyskoczył. Jednak okazało się, że to również ślepy trop. 6. Wrota Bogów. Puerta de Jayumarca. To miejsce położone jest w Peru, nieopodal miasta Puno, nad jeziorem Titicaca, a odnalezione zostało przez przypadek. Odkrycia dokonał José Luis Delgado Mamani w czasie poszukiwania interesujących miejsc, które mogłyby posłużyć do wspinaczki. Od kilkudziesięciu lat miejsce to pozostaje przedmiotem badań naukowców i archeologów. Widzowie! Jedna teoria w drugiej! Zobaczcie to! Przypadkiem na zdjęciu... Zasłaniam, ale zobaczcie, przypadkiem na zdjęciu mamy farta. Oj, chłop co robił filmik się nie skapnął, zobacz to! Człowiek bez głowy na zdjęciu. Człowiek ten został widziany przy jeziorze Titicaca, kiedy jakiś tam debil szukał miejsc do wspinaczki. Zrobił to zdjęcie, ale nie zauważył tego po wywołaniu. Dopiero eksperci z Discovery, analizując zdjęcia Wrot Bogów, zorientowali się, że coś tu nie gra. Przedmiotem badań naukowców i archeologów. Między innymi dlatego, że zgodnie z wierzeniami stanowi rodzaj portalu, za pomocą którego można się przenieść w inny wymiar. Po dokonaniu odkrycia miejsce to zostało wnikliwie zbadane przez wielu niezależnych naukowców. Na podstawie przeprowadzonych analiz badacze ustalili, że cały przyległy do wrót teren był niegdyś miastem. Jednak jego historia pozostaje zagadką. Noc kruka. 5. SS Orang Medan. W 1947 roku został nadany z holenderskiego statku Orang Medan sygnał SOS. Gdy na miejsce dotarła pierwsza ekipa ratunkowa, wszystko co została na miejscu to ciała marynarzy z zastygniętymi na twarzach grymasami przerażenia. Ciekawostką jest fakt, że na ciałach nie znaleziono żadnych obrażeń ani najmniejszych śladów walki, a okręt nie był uszkodzony. Gdy ekipa ratunkowa wróciła na pokład swojej jednostki, statek błyskawicznie eksplodował i poszedł na dno. Niezależni badacze od lat próbują wyjaśnić zagadkę tej katastrofy, jednak jeszcze nikomu nie udało się znaleźć żadnego racjonalnego wytłumaczenia tej tragedii. 4. Eilean Moor. Tragedia na wyspach Flanagan. Mało kto wiedziałby o odciętych od świata wyspach u wybrzeży Szkocji, gdyby nie tragedia, jaka wydarzyła się tam w roku 1900. Oto w niewyjaśnionych okolicznościach zniknęło bez śladu trzech obsługujących latarnię morską mężczyzn. Zagadka nie została rozwiązana do dnia dzisiejszego. Pierwsza wiadomość, że na wyspach Flanagan coś jest nie w porządku, nadeszła 15 grudnia 1900 roku. Jednak z powodu złej pogody dopiero 26 grudnia udało się dotrzeć na wyspę. Na miejscu zastano nienakręcone zegary, pościelone łóżka, pozamykane drzwi oraz brak trzech latarników. Latarnicy po prostu tak jakby rozpłynęli się w powietrzu. Nie znaleziono żadnego ich śladu ani w zabudowaniach, ani nigdzie na wyspie. Do dzisiaj nikomu nie udało się znaleźć... Ale fajne miejsce do mieszkania ogólnie. Ja bym mógł mieszkać w takim miejscu, miałbym swoją wyspę, bym zestreamował. Fajne miejsce, serio kozackie. Tylko drzewek bym nasadził, żeby jakieś fajne były. Jak w Minecrafcie taka wyspa. Fajne. Przyczyny zniknięcia mężczyzn. 3. Brak zasięgu? Bym dał taką gigantyczną antenę satelitarną, co by drugą wyspę zajęła całą. Atlantyda. To mityczna kraina, która miała być...
Największe zagadki świata, Atlantyda. Ja pierdziel. Co się tu dzieje? 3. Atlantyda. To mityczna kraina, która miała być miejscem istnienia. No i gdzie? O, czemu musiałem wyłączyć VPN, żeby Bitsy kupić sadż? Nie wiem. Nie wiem, o co chodzi, bo ja nigdy nie kupowałem. Dziękuję bardzo. ...rozwiniętej cywilizacji zniszczonej przez serię trzęsień ziemi i za... tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Będą balony dzisiaj? Będą, dzięki. ...rozwiniętej cywilizacji zniszczonej przez serię trzęsień ziemi i zatopionej przez wody morskie. Przez wieki problem Atlantydy frapował szerokie kręgi ludzi. Do 1920 roku ukazało się ponad 1200 artykułów. Cześć Julas, jak tam po wczoraj? Nie dostał tej małty ostatecznie, także git. ...go roku ukazało się ponad 1200 artykułów naukowych i utworów literackich na ten temat. Sam Platon interesował się tajemnicą Atlantydy i jako pierwszy ją opisał. W kolejnych wiekach powstały nowe hipotezy. Mityczną wyspę umiejscawiano w różnych punktach na kuli ziemskiej. Do dzisiaj nie ma żadnych w 100% rzetelnych informacji na temat Atlantydy. Jednak rzesze ludzi wierzą w jej istnienie. Wiem, że nie dostał pokst. Dziękuję. Ktoś wierzy w istnienie Atlantydy naprawdę? Jednak rzesze ludzi wierzą w jej istnienie. Atlantyda pozostaje nierozwiązaną zagadką. Złośliwi mówią, że to tylko legenda, ale jak wiadomo, w każdej legendzie jest odrobina prawdy. 2. Bloop. Jest to niezidentyfikowany dźwięk zarejestrowany w 1997 roku przez zdemobilizowany system wojskowy. Został zarejestrowany jako fala dźwiękowa o wzrastającej częstotliwości przez niezależne czujniki odległe od jego prawdopodobnego powstania o kilka tysięcy kilometrów. Naukowcy wykluczają, aby dźwięk mógł być wywołany przez wytwory myśli technicznej człowieka. A kiedy? W jakich czasach to było powiedzieli? Bo nie usłyszałem. Mówili czy nie? W sensie ile lat temu to było? A w 97, a dobra. Jak chociażby okręty podwodne czy bomby. Jak również znane ludzkiej nauce organizmy morskie. Jest on kilkukrotnie silniejszy od najgłośniejszego znanego dotychczas dźwięku pochodzenia biologicznego, wydawanego przez płet fala błękitnego. Dźwięk był tak głośny i donośny, że nauka nie potrafi nawet w przybliżeniu zdefiniować jego pochodzenia. 1. Podwodny Stonehenge. Grupa badawcza prowadziła badania dna jeziora Michigan od roku 2007. Co to w dupę Powiem jest? Tak, chciałbym rozpocząć licytację Pipoblasz. Dziękuję bardzo. Licytację, żeby kogoś stajmautować? Interesująca propozycja. 7. W tym czasie naukowcy natrafili na dnie na głębokości około 12 metrów na wielkie obrobione głazy ustawione w okrąg. Wśród nich znajdowały się też mniejsze kamienie. Na jednym z nich natrafiono na ryt, który według badaczy przedstawia mastodonta. Znalezisko jest szczególne, bo przypomina takie konstrukcje jak najsławniejsza budowla megalityczna Stonehenge w Anglii. Kamienną konstrukcję na dnie jeziora przebadali nurkowie, a natrafiono na nią za pomocą sonaru umieszczonego w łodzi. Najciekawsze w tej historii jest to, że skoro na skale wyryty jest rysunek mastodonta, to budowla musi pochodzić z czasów, kiedy te zwierzęta jeszcze żyły, a wymarły ponad 10 tysięcy lat temu, więc budowla, o której mówimy, może być jedną z najstarszych zachowanych budowli. Ty, a mogło być tak, że w tym miejscu nie było na przykład wody jeszcze, kiedy na przykład, wiesz o co mi chodzi, że jakby w tym miejscu jeszcze nie było wody w tamtych czasach, kiedy zrobili ten rysunek i tyle, nie? Tak było? A. Budowli na świecie. To niezła tajemnica. Dziękujemy za oglądanie. Nie zapomnijcie odwiedzić nasz drugi kanał, Gorące Newsy. Gorące newsy w okolicy. Dobra, poka. Miesiąc temu.
Hit internetu! Kwarantanna zmusza do różnego rodzaju poświęceń. Na nagraniu widzimy fryzjerkę, która w niecodzienny sposób obsługuje swoje klientki, używając do tego otworu na pocztę w wejściowych drzwiach swojego domu. A jeżeli mówimy już o dostarczaniu poczty, to w internecie ostatnio głośno zrobiło się o dostawcy, któremu nieco puściły nerwy. Po przewróceniu się na ganku o dekorację halloweenową dosłownie wpadł w szał i zniszczył wszystko w zasięgu swoich kończyn górnych i dolnych. Oczywiście nagranie zostało przekazane policji i kurier poniósł konsekwencje swojego zachowania. Ja pierdzielę w dół! Boże! Co? Kurier poniósł konsekwencje swojego zachowania. Nie pomogło nawet to, że jak się zorientował, że nagrywa go kamera, próbował wyjść z sytuacji z twarzą i wsunął za drzwi $50 zadośćuczynienia. $50. Jednak pechowcy są wśród nas. Na kolejnym nagraniu widzimy, jak pewien base jumper, przygotowując się do skoku, traci kontrolę nad platformą, którą zamierzał dojechać po stalowej linie w odpowiednie miejsce. Nagranie ogląda się z zapartym tchem. Mężczyzna w nim złamał chyba wszystkie podstawowe zasady bezpieczeństwa. Nie dość, że nie posiadał odpowiedniego hamulca w uprzęży, to próbował zahamować, łapiąc stalową linę przed zaczepionym karabinczykiem. Całe szczęście udało mu się zwolnić, a skok się udał, mimo że nasz bohater wylądował komuś w ogrodzie. No i sporty co? Ekstremalne wiążą się, jak wiadomo, z dużym ryzykiem. Bo to w końcu są chyba ekstremalne. Kolejnym ekstremalnym nagraniem jest to, czemu nie powiedział co dalej? Kilka lat temu w internecie, tak? Gdzie widzimy dwóch skoczków spadochronowych splątanych ze sobą. Na szczęście obu udało się wyplątać i szczęśliwie wylądować. Sadkę. Wiele szczęścia miał również ten mężczyzna, który zasłabł za kierownicą, a jego kamera w samochodzie uwieczniła kilkadziesiąt sekund, kiedy samochód na pełnym gazie jechał po przydrożnym polu z niczego nieświadomym kierowcą. Wiele szczęścia miał również ten kierowca tego terenowego Hummera, który zdecydował się pokonać pewien ciek wodny, który jak się okazało był głębszy niż wysokość samochodu. Mężczyzna przejechał, zanurzając samochód całkowicie. Nagranie pochodzi co prawda sprzed 10 lat, jednak do dzisiaj robi duże wrażenie. Przenieśmy się zatem pod wodę. W kolejnym nagraniu widzimy nurka, któremu udaje się uniknąć ataku rekina. Mężczyzna przez kilka minut odgania zwierzę, aż w końcu rekin odpływa. Ale dzikie zwierzęta nie zawsze są groźne. Tutaj widzimy na przykład słonia, który sprząta śmieci po turystach. I z całą pewnością możemy stwierdzić, że sprzątanie śmieci idzie temu słoniowi lepiej niż niektórym ludziom. Na następnym nagraniu możemy zobaczyć nierówną walkę chłopca z koszem na śmieci. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Simon Bear 69 dał na billboardę 10 zł. Powiem tak, siema, rozpoczynam, proszę o 10 minutek dla Julaska Tes Lesho D. 10 zł za tej małta dla Julasa? Dobra, zobaczymy, może ktoś przelicytuje, żeby mu dłużej dać tej małta, a może ktoś powie tak, słuchaj, nie dostaniesz tej małta, tak jak wczoraj. Zobaczymy. Dam chwilę przyjacielowi Julasa, Green Redowi. Najwyżej co? Timeout. Dzięki za oglądanie. Jeżeli podoba ci się taka forma kompilacji prezentowanych na... Mężczyźni żyją z hienami. A mężczyzna jeden, dobra. No, trudno. Na stare miasto otoczone murem o nazwie Harar w Etiopii zapada zmierzch, a spokojna atmosfera przerywana jest od czasu do czasu mrożącym krew w żyłach wyciem. W półmroku pięć głodnych hien krąży wokół siebie. Ich przypominające nietoperze uszy poruszają się w tom i z powrotem w zachłannym oczekiwaniu, podczas gdy ich szczęki wyginają się, odsłaniając ostre zęby. Nadchodzi czas karmienia. Młody człowiek wyciąga z kosza kawałek mięsa i trzy... Młody człowiek, dobra. Chyba gimnazjalista. Dobra, idziemy stąd. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria!